Już na pewno powinniśmy mieć to Bugatti teraz odblokowane. Więc no, najwyższy czas przetestować to. Kto z was ma już Bugatti w garażu? Kto gra w Forza Horizon 4? Ja dopiero teraz odblokowałem i powinienem już mieć do odebrania. Hops, uwaga, uwaga. Tak jest. Proszę bardzo, Bugatti Divo odblokowane. Moi drodzy, po 2 godzinach męczarni tutaj odblokowaliśmy Bugatti Divo. To nie jest najnowsze chyba Bugatti, nie? Ale jest. Chodź Bugatti, pokaż co ty tam potrafisz. Więc tak, mamy teraz 4 Bugatti w grze. Jest to Bugatti EB110 Supersport, Bugatti Veyron Supersport, Chiron oraz Divo. Divo jest najnowszym samochodem z stajni Bugatti w tej grze. Chyba najnowszym z takich ciekawszych samochodów w Forza Horizonu, nie? No my god, udało się. Bugatti Divo. Ja bym na razie wszedł tylko do Forza Visty. Och kurczę, trzeba było troszeczkę napopolować ten samochód. Proszę bardzo, mamy tutaj ładny bagażnik, w którym schowa się widelec. Mamy światełka, otwórzcie. Pyk. Tak sobie świeci. Divo. Z tyłu mamy sobie taką ławkę. A tu co tu mamy jeszcze? Aha, tu tuningi już, okej. Okay. Środeczek wygląda sobie tak. Divo ma ten sam silnik co Chiron. Tą samą jednostkę napędową, tylko skrzynia, nie wiem czy jest nawet nie ta sama, tylko inne przełożenie ma. Fajnie, zaraz sobie to obadamy, zobaczymy wnętrze. Zobaczymy teraz co można z nim zrobić. Felgi, ogólnie bardzo mi się podoba ten samochód. Tak, możemy zrobić tutaj konwersję napędu na tył. Możemy dać tutaj jakiś tam spoiler inny. A, w sumie ten spoiler nawet jakoś tam pasuje. Ale kto by chciał wywalać taki piękny spoiler o zmiennej aerodynamice, tak? Który będzie się tam podnosił i opuszczał. No kurde, absolutnie nie ja. Opony możemy dać tutaj szutrowe. Możemy dać szersze kapcie z tyłu i z przodu. Możemy dać dystanse nawet, to jest ciekawe. Możemy zainstalować sobie tutaj dystanse do tego auta. No, tutaj nawet pasują jakoś tam. I cyk. Takie jedno z chyba z bardziej ekskluzywnych samochodów, które można w Fordzie mieć, nie? Nie wiem ile tam kosztować będzie ono. Znaczy ono w sumie nie będzie kosztować, bo nigdy chyba nie będzie dostępne w sklepie. Nie wiem, coś tam sobie potunik. Zobaczcie, nie możemy tutaj silnika w ogóle ulepszyć. Możemy dać zawieszenie maksymalnie offroadowe. Nie możemy dać zawieszenia tutaj do driftu. I tak, możemy dać klatkę bezpieczeństwa i możemy odciążyć trochę samochód. Co winduje nam do klasy S2 990 punktów. Dobra. Zmieniliśmy sobie skrzynię biegów. Podejrzewam, że do klasy X dałoby się go wrzucić, ale po co? 1103 kW i udało się zredukować wagę do 1500 kg. Więc gdyby w rzeczywistości miał taką wagę, no to byłby to potwór, prawda? Aha, piątka mam wrzucona. Przyjemnej zmiany biegów. Nie, 7 biegów to jeszcze nie jest tak źle, moi drodzy. Najnowszy super hiper samochód w Forza Horizon 4 wygląda sobie tak. Oho, patrzcie jaki mam spoiler fajny na dachu. Nie, to są koguty policyjne. Super. Dobra, jedziemy.
Wow! Ty, całkiem dobrze skręca. Zobaczcie, podnosi się tutaj spoiler przy mocnym hamowaniu. Nie wiem, jak jest przy dużej prędkości, będziemy musieli sobie tą prędkość też sprawdzić. Jest to unikalny samochód, którego można zdobyć za darmo w Forza Horizon 4, także warto się zalogować do gry i teraz sobie trochę pograć i zobaczymy, jak sobie poradzi. Bugatti Divo. No i te 400 powinien machnąć, nie? Z bólem, bo bólem. Nie jest to Bugatti Chiron. Bugatti Chiron 400 bardzo ładnie osiąga, ale za to ten Bugatti myślę, że troszeczkę lepszy na zakręty jest, także sobie go sprawdźmy na zakrętach może. Gdzieś tutaj pojedziemy, może tu. Dzięki Marcin za gwiazdy! Dzięki wielkie! Próbuję tak na tych zakrętach nie ujmować za bardzo gazu, raczej tak mocno wchodzić. No, powiem wam, że ciekawie jest z tą furą. Faktycznie na zakrętach jest sporo lepsza od tego Chirona. Pozostałych Bugatti. Ja tam troszeczkę dyferencjał zmieniłem, więc może troszeczkę nawet gorzej skręcać niż standard w tej grze. Dobra, tu trochę puścił przyczepność, no nie dziwię się, dosyć mocno wszedłem. Dałyby się łopatki tutaj trochę, żeby te biegi szybciej zmieniać. No jeśli chodzi o trakcję, to tutaj zajebiście jest, bo przecież mamy napęd na 4 koła, nie? Nie ma o czym gadać. No dobra, trochę żeśmy pojeździli. Autko na pewno będzie fajne na wyścigi. Może nie będzie najlepsze z najlepszych, ale wygląda to dosyć ciekawie. Mamy tutaj ten spoiler z tyłu. On się tam rusza. Ładnie to wygląda. Pewnie już jakieś ciekawe malowania są. Ale moi drodzy, pytanie do was. Jak ten samochód będzie driftował? Musimy to chyba sprawdzić, czy nie? Mamy tutaj możliwość zrobienia swapa napędu na tył, żeby był tylko na tył. Ja jestem ciekawy, czy dam radę nim driftować. Nie mamy tutaj typowego zawieszenia driftowego, więc ten kąt skrętu będzie tam jakoś ograniczony. Myślę, że i tak uda się go zrobić, żeby jakoś tam driftował. To co, challenge accepted i lecimy drift?
możemy to sprawdzić. Tutaj już mamy tuningownię. Sprawdźmy, co uda się z nim zrobić. Doskonałe hamowanie. Dobra, zobaczmy. Więc tak, co możemy tutaj zrobić z nim? Na pewno musimy zrobić zmianę napędu na tył. Na pewno musimy tutaj opony zobaczyć, jak to sytuacja tu wygląda. Na pewno będzie miał za dużo mocy. Z przodu dajmy trochę szersze oponki. No i tyle. A czekaj, tu sprzęgło nie mamy. Aha, bo ten zrobiłem swap napędu, dobra. Musimy przełożenie napędu pozmieniać. No, powiem wam, że nie jestem fanem driftowania z samochodami, które mają silnik centralnie instalowany. Jakoś tak nigdy nie szedł mi ten drift dobrze. Są oczywiście wyjątki, na przykład Porsche Cayman, ten najnowszy, co jest w Fordzie, całkiem fajnie się nim driftuje. Dobra. To chyba mamy tak. Samochód jest troszeczkę lżejszy. I spróbujemy tym podriftować. Niestety, tak jak mówiłem, nie mamy tutaj zawieszenia driftowego, więc będziemy musieli jakoś ustawieniami to poogarniać. Zobaczymy, więc tak, tutaj na pewno. Tak. Tu na pewno tak. Okay. Tu na pewno damy na sztywno. Na koło go? Nie, na koło to on nie stanie. Nie ma opcji. No ale ładny samochód jest, nie? Faktycznie bardzo ładny i Bugatti wyszedł. Pyk. Hamulec dajmy bardziej naprzód. Dajmy coś takiego. No i dyferencjał. No i zobaczymy. Zobaczymy, co się uda z nim zrobić. No powinien jakoś tam latać. Przede wszystkim, jeśli chodzi o moje preferencje, to trochę może być za dużo mocy jak na driftowóz. Bardzo, kurde, chcę szybko łapać przyczepność, pierdzielony. Oczywiście da się nim coś tam polatać, nie? Ale... No, on strasznie zbiera, kurde. Może gdybym miał to zawieszenie driftowe w nim, to by było jakoś lepiej. Ale nie widzę tego. Tak jak wchodzisz na ręcznym, to bardzo trudno go odzyskać. Może szok. A może nim się właśnie będzie robić takie fajne ślizgi, takie dłuższe. Albo coś takiego. Mi na kierownicy trudno dosyć. Coś tam czasami wejdzie, ale to nie jest to. Za szybko przyczepność łapię. Czasami w Fordzie Horizon jest tak, że jak się zrobi samochody z napędem na tył, to potrafią być szybsze. A czasami jest odwrotnie. Na przykład zrobiłem Koenigsegga z napędem na 4 koła i z zawieszeniem offroadowym i z 430 km na godzinę prędkości maksymalnej zrobiło się nagle 441, 50, 450. Tam się czasami coś z tym zawieszeniem buguje i
No, samochody różnie się tam zachowują. Pojedziemy sobie jeszcze w Bugatti Divo jakiś wyścig na pewno, żeby sprawdzić. Nie wiem, czy standardowym nawet nie polecieć. Wezmę w standardzie, nim sobie coś tam polecę. I zobaczymy, czy już ktoś jakieś ciekawe malowanie do niego zrobił. Chociaż to, co jest tutaj, wygląda całkiem spoko. Dobra. No i oczywiście są już różne malowania tutaj. Jakieś tam bardziej wyścigowe, jakieś torowe. Ja bym sobie może wybrał takie dubajskie malowanie. I go. Trochę mu tu dupę zarzuciło, nie powiem. Wow! Ale to też dlatego, że ja na zakręcie zmieniłem bieg i to go trochę zdestabilizowało. To jest sam standard tego samochodu. Jego można odciążyć, bo on teraz niecałe 2 tony waży. Jak się go odciąży w Forzie... O, shit! Pięknie. Zajebiście. Jak się go odciąży w Forzie Horizon, to troszeczkę bardziej skrętny się robi wtedy, nie? Jednak ta waga robi swoje troszeczkę i czasami na zakrętach, no niby masz tą przyczepność, masz, a za chwilę wylatujesz do kosmosu. Mimo to i tak warto go zdobyć, no bo nie można go ani kupić, warto sobie robić ten Forzaton jesienny teraz. No i przy okazji, tam będziemy mieli kawałek autostrady na końcu tego wyścigu, to zobaczymy, jaką prędkość maksymalną osiągnie. Tutaj też mamy taką długą, prostą. I tuning jest standardowy, to ciekawe, czy Forza tak w miarę odwzorowała jego prędkość maksymalną. On tam chyba około 350 km na godzinę maksymalnej prędkości ma, to Divo, nie? No i proszę, nie porobił tego zakrętu. Tutaj takie miałem wrażenie, że on jeszcze ma ten docisk aerodynamiczny, ale już waga mu nie pozwalała na to, żeby utrzymać się w zakręcie. O kurwa! Ale mnie zepchnął dziad. Jego można odciążyć, jak się go odciąży, to dużo lepiej się prowadzi. Na pewno też lepszą prędkość ma wtedy. Zobaczymy tutaj na prostej, co on zrobi. Mimo to tutaj na zakrętach zachowuje się trochę lepiej niż Chiron, czy tam jakiś Veyron. Veyron to już w ogóle jak klocek się zachowuje nieraz. Ale i tak to nie jest to, nie? Są jakieś tam niektóre samochody w klasie S2, które skręcają faktycznie zajebiście. Są trochę lżejsze. Bo przyspieszenie mimo wszystko tutaj jest bardzo dobre, bardzo dobra trakcja. Taki chyba spoko samochód na wyścigi. Do driftu nie udało się go zrobić niestety. Spróbujmy teraz tutaj się zmieścić. O, nawet się zmieścił. Prawie 400 km na godzinę i wszedł ten zakręt ładnie. Doganiamy tam jakichś ziomeczków z przodu, ale wydaje mi się, że trochę ta prędkość jest przesadzona. On tam chyba nie powinien tyle jechać.
350 km na godzinę to powinno być max dla niego, no nie? To jest standardowe ustawienie tego samochodu, tylko malowanie mamy inne do niego. I w Fordzie Horizon możemy nim prawie 390 km na godzinę jechać, co wydaje mi się, że jest trochę za dużo, ale... Ja wam powiem tak, w Fordzie Horizon nigdy nie jest za dużo prędkości, nie? Tak. Także co? Bugatti Divo zdobyty. Trzeba by było zrobić jakieś porównanie tych Bugatti tutaj w Fordzie Horizon, nie? Bugatti Divo kontra Bugatti Chiron kontra Bugatti Veyron. Wtedy to tak. Co myślicie o tym Bugatti? Bo tutaj pisaliście na czacie, że no furka jest bardzo fajna z wyglądu i wam się przeważnie podoba. Mi się z wyglądu bardzo podoba, ładnie wygląda. Ja tutaj dałem sobie takie jakieś kozackie malowanie do niego. Wygląda sobie tak. Właściwie to jest prawie to samo co standard, tylko zamiast niebieskiego koloru mamy dubajski, nie? Złoty dubajski kolorek. Teraz tak dla porównania możemy wziąć sobie Chirona. Zobaczymy, czy też inny dźwięk jest w nim. Tutaj mamy Chironka czerwonego, niestety nie dubajskiego. I czy będzie inny dźwięk? Jak myślicie? Tutaj zdecydowanie fajniej pracuje ten spoiler z tyłu, no nie? Bo on się też tam chowa jak jedziemy szybciej i wysuwa się do góry jak jedziemy wolniej. No i oczywiście też, o widzicie, jedziemy troszeczkę szybciej, tam około 200 km na godzinę i on się chowa, nie? W tym Bugatti Divo tego już nie ma. Ten jest już taki porobiony trochę, nie? W tej klasie, w klasie S2, o zobaczcie, ta płyta się tam aż tak wygina do tyłu, nie? I wygląda sobie tak. Z wyglądu bardziej podoba mi się Divo. Przypomina mi zresztą trochę tak Ferrari jakieś. Nie wiem. Ferrari raczej takie jest delikatniejsze w wyglądzie. Nie wiem jak to określić. A te Bugatti są takie, wiecie, zbite, nie? Czy ten dźwięk jest inny? Chyba nie, chyba jest dokładnie taki sam, co? Dokładnie taki sam, może delikatnie czymś tam się różni, ale jeśli już to są naprawdę jakieś tam marginalne różnice, ciężko je nawet wyłapać, prawda? Na pewno Divo skręca troszeczkę lepiej od Chirona, tak myślę, że w moim odczuciu, chociaż Chiron jest troszeczkę nawet stuningowany i tam ma to spoilerowanie dodatkowe, to nawet bez tego Divo lepiej skręca, mimo to w klasie S2 chyba by sobie nie poradziło, nie? Zależy w jakich rękach, może jakiś dobry gracz dałby sobie radę Divosem. O! Idealnie! Zobaczcie. Golfik 2 i Divo. Możecie sobie porównać wielkość tych samochodów. Czekaj, spróbuję tak równo stanąć. Divo kontra koło Golfa. I zobaczymy, o ile większe jest Divo. Kojarzycie tego? Nie, to jest dwójka? Nie, to jest trójka Golfca. Ja mówię, że dwójka. Próbuję tak na równi stanąć. Czekaj. No mniej więcej równo jest, nie? Weźmy sobie tryb aparatu. Ej! Zobaczcie. Divo ma taką samą długość. Możecie ten... Jak będziecie mieli Golfa trójkę do sprzedania, to może, jak będziecie mieli Golfa 3 do sprzedania, to możecie powiedzieć, że no panie, kurde, ten Golf 3 to jest jak Divo, takie długie, jak Bugatti, takie długie, zobaczcie. Golf lepszy, nie? Nie no, Bugatti troszeczkę może być dłuższe, to nie wiem, czy to w Fordzie zostało odzwierciedlone jakoś dobrze, bo wydaje mi się, że, no nie wiem, no ciężko mi powiedzieć, kurde. Na pewno Bugatti, chyba na pewno jest jak dwa Golfy, nie no, dwa Golfy to nie, ale tak
No, no sporo szersze jest to na pewno. No. Nie? Możemy sobie porównać teraz. Golf lepszy, mówicie, we? Oh yeah. Teraz możemy zrobić sobie takie zdjęcie. Oh my god. Ale Golfa trójkę też można sobie zrobić w Forza Horizon. Można by było spróbować zrobić jakiś test, porównanie. Golf 3 kontra Bugatti Divo. Ja mam Golfa trójkę porobionego tam mocno na offroad, więc... Właśnie, moglibyśmy sprawdzić jeszcze na offroad, ale myślę, że dosyć przeciętnie ten samochód będzie jeździł, nie? Właśnie, żałuję, że tutaj nie ma do Bugattiego jakiegoś bagażnika na dachu, nie? Bo my mamy tutaj z przodu tylko taki mały bagażniczek cip-cip i co my do niego schowamy? No nic. No i tak sobie wygląda. Kurde, praktycznie całego live'a żeśmy walczyli o to Bugatti. No, okazało się takie, no, fajny samochód, nie? Ale nic jakoś tam super nadzwyczajnego. Zdecydowanie nadrabia dźwiękiem, wyglądem, ale tak, żeby jakoś było jakieś super wyjątkowe, to raczej dosyć przeciętne jest, nie?